Chciał naprawić moje dwie bransoletki, jedna jak widać w rozsypce z pereł, a druga z turkusów. Zapięcie się zerwało, a druga była za duża, więc chciałam ją lekko pomniejszyć, bo spadała z ręki. Tak. Troszeczkę uczę moją wnuczkę, jak robić bransoletkę z jej imieniem i z imieniem jej kuzynki. Uszkodzona biżuteria wcale nie musi trafić na wysypisko śmieci. Teraz stary naszyjnik, bransoletka, kolczyki mogą otrzymać szansę na drugie życie. W środę 31 lipca przy Tarnogórskiej Spółdzielni Socjalnej Familia powstała kawiarenka naprawcza. Kawiarenka naprawcza przy Spółdzielni Socjalnej Familia będzie głównie opierać się na specjalistach. W tym przypadku w projekcie Stare Korale jak Nowe posiłkować się będziemy specjalistami z koralikowego imperium z Tarnowskich Gór. Myślę, że z czasem będą również inni specjaliści z innych branż, jednak w bieżącym roku planujemy opierać się na koralikowym imperium. Myślę, że też jest ważną rzeczą, że ludzie nawet nie wiedzą, na co ich stać, jakie mają możliwości. I dopiero jak jest jakaś iskierka innej osoby i zrobię taki pstryk, to się okazuje, że ci ludzie są tak świetnie, potrafią pewne rzeczy robić i nawet nie zdają sobie sprawy, że mogą być świetnymi projektantami własnej biżuterii. Że mają takie taki potencjał mają w sobie i że na przykład mają takie inne spojrzenie na coś, że potrafią tak zmieszać, są zaskoczeni. Po prostu tym są zaskoczeni, że w nich to jest, ale to jest właśnie ta potrzeba druga tej drugiej osoby i kontaktu z drugim człowiekiem po to, żeby się to obudziło. Tak, żeby się to obudziło. Bo czasem ktoś nawet nie chce ruszyć, bo nie, to musi być trudne, no nie musi. Ale trzeba to tej drugiej osobie to uświadomić. Ania, będąc na warsztatach w Łodzi, przywiozła ziarenka. I te ziarenka czegoś potrzebowały, żeby mogły stać się roślinką. Mamy w tej chwili już takie roślinki, roślinki Otoli. Dziękujemy bardzo. Tak. Myślę, że tutaj roślinki już są, no będą jeszcze bardziej okazałe, ale to, co tutaj tworzymy, dzisiaj jest początek, tak? I nam też trzeba tych specjalistów, trzeba tego czegoś, tak? Tutaj trzeba wody, tak? Żeby z tych ziarenek, tak? Żeby wykiełkowały, żeby roślinka powstała. To my tutaj potrzebujemy też takich osób, tych specjalistów. Istotą tego programu jest znalezienie 10 inicjatyw, które na bazie kawiarenek naprawczych, czyli idei zaczerpniętej z Holandii, takiego sąsiedzkiego miejsca do naprawiania, wymyślą jakiś nowy aspekt, stworzą innowację społeczną, która pozwoli odpowiedzieć na jakiś palący problem społeczny. Veolia to odpady, woda i ciepło. Stąd nasze zainteresowanie zero waste i ideą naprawiania, a nie wyrzucania. Kawiarenka naprawcza w Tarnowskich Górach jest jedną z 10, które biorą udział w konkursie Naprawiamy z Veolią. I pomysłem organizacji było naprawianie koralików. Bardzo nam się to spodobało, ponieważ dążymy do różnorodności. Każda z organizacji ma troszeczkę inny pomysł na naprawianie i na zaangażowanie mieszkańców wokół idei Zero Waste. Mamy nadzieję, że w Tarnowskich Górach koraliki będą sukcesem. My jako fundacja ogłosiliśmy ogólnopolski konkurs na pomysły mieszkańców. W zasadzie z całej Polski wpłynęło bardzo dużo inicjatyw. Wybór padł między innymi na Tarnowskie Góry, ponieważ wybraliśmy 10 lokalizacji, w których powstaną kawiarenki naprawcze, czyli takie miejsca, gdzie będziemy naprawiać sprzęt, naprawiać przede wszystkim relacje, bo bardzo nam zależy na tym, żeby budować prawidłowe, właściwe relacje sąsiedzkie, takie za jakimi tęsknimy wszyscy.
Naszym zadaniem w tym programie po wyborze tych inicjatyw jest danie im merytorycznej wiedzy, tego jak tworzyć innowacje społeczne, jak pracując na zasobach, tworzyć skuteczne modele innowacji i pracować na konkretnych przykładach. I to się zawiera w szkoleniach, które prowadzimy dla tych 10 inicjatyw, także w spotkaniach inspiracyjnych z osobami, które już przeszły jakąś drogę, są światozmieniaczami, mają pewne doświadczenie, którym mogą się podzielić. I pod koniec tego procesu wybierzemy 5 z nich, które dostaną również wsparcie finansowe. Ale tak jak zawsze podkreślamy, w tym programie najważniejsze jest to, żeby dać możliwość na rozwój wszystkim 10 kawiarenkom, czyli dać im takie narzędzia, które pozwolą im stworzyć te przestrzenie u siebie w lokalnej społeczności. Jeśli dostaniemy dofinansowanie, to będzie ok, będziemy się bardzo cieszyli i będziemy mogli rozszerzyć działalność, bo założenie było takie, że raz, dwa razy w miesiącu, raz rano, raz po południu, bo miałam telefony od osób, które powiedziały, dlaczego o 12, przecież my pracujemy, a my jesteśmy inni, gorsi jesteśmy. Ja mówię, nie, będzie i rano, i po południu, a może być też sobota. My jako Ashoka tworzymy sieć innowatorów społecznych, szukamy takich światozmieniaczy, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół nich, co się dzieje w lokalnych społecznościach. Obdarzeni są pewną empatią, uczuciowością, chcą działać na rzecz lokalnej grupy. I to na pewno jest też ciekawe z tego względu, więc mam nadzieję, że tutaj się będziemy mogli troszeczkę przydać. Zrodził się pomysł od pani, która musiała już niestety wyjść, która była na początku naszego spotkania, że będzie też jako specjalistka służyła pomocą i radą, tak? Ponieważ nie tylko korale się psują, ale i inne rzeczy, ale też psują się często relacje. I te relacje trzeba też naprawiać, też trzeba je umieć podreperować. Czy trzeba kogoś, kto nam pomoże znów wstać, znów pójść dalej, znów działać, tworzyć i być znów w grupie, a nie zamykać się tylko w domu, nie? Także to tyle. Dzięki Anielo. Najważniejsze. Aniela przeszła bardzo płynnie już do takich rzeczy, które mogą się przydać. Ja to rozumiem, bo to jest też właśnie ta jedna z takich cech osób, które organizują społeczność lokalną, że szybko wychwytują te talenty dookoła. To są... Nie, wiesz co, bo to jest... Na chwilę jeszcze zapytam, czy ktoś chce jeszcze się podzielić refleksjami, takimi pierwszymi wrażeniami, co się tutaj zadziało. Ja mam pytanie. Co nam wyrosło? Bo nikt nie wie, co to jest. Roślinka. Jak zakwitnie, będzie wiadomo. Musicie poczekać, aż zakwitnie. No. Czy pytam, bo żeby nie wyszło, że za rok... Zawsze nas wszyscy pytają. Zawsze nas wszyscy pytają, co z tego wyrośnie, a my tak dawniej odpowiadamy, że to zależy, czym się podlewa i czy z sercem, czy nie. Wtedy różne roślinki wyrastają. Znaczy my podlewamy sercem, bo widać. W koralikowym tak. Imperium w logo jest takie duże, zielone serce. Widać, bo naprawdę roślinka się okazała. Nasze takie powiem nie rosło. Za malutki w porównaniu z tym kółeczkiem, więc musiałabym... Spotkanie było bardzo miłe, bardzo dużo biżuterii można było naprawić, takiej podstawowej. Natomiast biżuteria, która wymagała więcej uwagi, no to niestety musimy się przygotować, odpowiednie elementy przygotować, wtedy ją naprawimy. Bez względu na to, jak potoczą się dalsze losy konkursu, w którym uczestniczymy, po dzisiejszym spotkaniu mogę stwierdzić, że potrzeba jest ogromna. Dla mnie to jest bardzo optymistyczne, bo ja już czuję, że to miejsce będzie żyło, że to nie jest takie zebranie jednodniowe i dzisiaj jedynie, tylko że to miejsce dostaje właśnie kolejne życie i kolejne pomysły i już wiemy, kto będzie te pomysły tutaj realizował. Się bardzo cieszę. Ja chciałam tutaj przy okazji też podziękować firmie Koralikowe Imperium za wsparcie, specjalistom, którzy nam tutaj nas wspierają dzisiaj i mam nadzieję i prośbę o ciąg dalszy.
No też chciałam podziękować, bo tutaj jesteśmy w sercu Tarnowskich Gór, władzom miasta, tak, i pani, która też została oddelegowana i przyszła do nas. Także dziękujemy bardzo za obecność. I z ogromną przyjemnością. Każdy jest światozmieniaczem. Każdy z nas może, jeżeli ma w sobie chęć i dostanie odpowiednie narzędzia, stać się osobą, która zmienia świat wokół siebie. I to, co my robimy, to tworzymy sieć takich światozmieniaczy, szukamy ich. I ten projekt dla nas, z punktu widzenia Ashoka Polska, współpraca z Fundacją Veolia jest ważna, bo my właśnie poszukujemy takich perełek. Mówimy, perły są dzisiaj bardzo ważnym słowem, myślę, że się pojawiły jeszcze kilka razy, ale my nazywamy siebie poławiaczami pereł. Szukamy takich pereł społecznych, takich osób, które mają w sobie taką chęć do tego, żeby wykazać się uważnością wokół siebie, żeby podjąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, żeby przewodniczyć swoim społecznościom i tworzyć współpracę wokół nich. My takie osoby wyszukujemy i chcemy, żeby zostawały, wchodziły na drogę do zostania członkami, członkiniami Ashoki. To są taka, to jest grupa w tym momencie ponad 80 osób w Polsce, które szukają rozwiązań na palące problemy społeczne. To, co jest ważne naszym zdaniem, nasza teoria zmiany polega na tym, że potrzebujemy rozumieć mechanikę systemów, jak one działają. To, co opowiedziałem wam o kawiarenkach, to, co opowiedziałem wam o śmieciach, które my możemy postrzegać jako zasoby, to jest właśnie rozumienie systemu. Co się dzieje z rzeczą, którą ja wyrzucam, gdzie ona idzie, w jaki sposób jest produkowana i co ja jako taki jeden z trybików tego systemu mogę zrobić, żeby w jakiś sposób zmienić ten system tak, jak ja bym chciał, żeby funkcjonował. Stary naszyjnik, bransoletka, kolczyki mogą otrzymać szansę na drugie życie w środę.